No dobra, taka sytuacja. Spacerując sobie brzegiem stawu po gobli, coś na mnie patrzyło, nagle fuknęło i się wystraszyło i biegło z powrotem do stawu. Czułem bliżej, a to się okazało, że jeszcze ten karp żyje. Wydra złapała tutaj karpia i wyciągła na brzeg. Raczej wątpię, żeby po niego wróciła. Nie wiem, na ile jest pokaleczony czy wymęczony, ale spróbuję go włożyć do wody. To szkoda mi go tutaj tak zostawić. O Jezu, jaki śliski. O Jezu, mam nadzieję, że nie jesteś na tyle chory, żeby... Jaki duży. Dobra. Może nie powinienem tak robić, ale wątpię, żeby ona wróciła. Nie wiem, czy ten karp to przeżyje. No zakłóciłem jej polowanie, spacerując. Niechcący. Niestety, to